może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej. A z kobietami to tak często bywa, moi drodzy. Niestety, potrafię tak faceta zwieść na manowce, wyprowadzić w pole, zniszczyć, zdeptać, podlić. Nie mówię po sobie oczywiście, ale słyszałem niejedną historię. Lepiej zachować czujność. To prawda. Że nikt tego koła odwozu nie weźmie i nie wypieprzy gdzieś tam do wody. No leży taki... super motyw. No, szkoda, że się zmienił. Idziemy budzić Kalksteina, słuchajcie. Kurwa. A z pocyputem to my jeszcze pogadamy. Odpowiedź od Vivaldiego najpierw. To też jest ważne. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Dawaj. Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Dobra. Zobaczymy. Dzięki. No i Kalkstein. Dobra, fabuła ruszyła, moi drodzy. To jest najważniejsze, bo aż się skupić nie mogłem. Pracuję. Zobaczcie, jaki on jest pracowity. Którą mamy? No, 21, okej. Ja też czasami jeszcze wtedy pracuję. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji, ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Boże. Kto to był? Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia. Ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Druidzie. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. I on jest podekscytowany. Dobrze, idziemy spać. Dobra, wiemy, co robimy przynajmniej. Żadnych talentów do... Nic tutaj... Kota nie będziemy robić. Biały miód, biała mewa. Puszczyka możemy sobie machnąć. Ciach. Śpimy do rana. Dobra. Eliksir. Z serca golema. Brzmi ciekawie. Sobie przeczytamy recepturę, gdzie ona jest. Na Las Maliborski. Dobra.
A ta receptura z serca golema. Gdzie ty to masz? Tu jest. No. Do kowala. Nie mieliśmy nosa z tym kowalem, słuchajcie. Idziemy. Fajne są krasnoludy. Takie poczciwe, pocieszne istoty. Nie to co ludzie. Skurwysyny. Tu jest kowal. O co chodzi? Trzeba wam czego? Trochę mu broda lata. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. No dobra. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. To już wiem. O. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów, w czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić? Czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Okay. Przyjdź później. Pieprzyć koło egzystencję. No, słyszycie? Unia Europejska. O, o co chodzi? Już trzeba wam czego? Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Widzicie? Tak się kurwa pracuje. Pach, 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 już gotowe. Proszę, 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. No i teraz na bagna. Kurde, szybki był. Nie mogę tylko zrozumieć, dlaczego mój ekwipunek w kółko mi mówi, że brakuje mi dwóch sefir. Jak mam wszystkie. Prawie, za wyjątkiem tej golemowej. Zjeżdżaj, dzieciaku. Zima. Kawał miasta, jakby nie patrzeć. A to dopiero pierwsza część tego miasta. Co? Może ci się nie podobam? Nic nie mówiłem. Nie wdawajcie się w dialogi z kobietami. Zupełnie niepotrzebnie. Można sobie biedy napytać. Przewi... Czas. Pniemy. Tak. Oczywiście. Czyżby nowy klient? Druidzi za darmo nie będą pewnie chcieli zrobić burzy, ale w sumie pada. Może się uda bez druidów. Ja tam bym spróbował. Lecimy do nich. Na przełaj. Dobry kierunek? Tutaj, na cmentarzysko. Chyba, że to musi być specjalna burza. Być może to jest za mało, nie wiem. Wiedźmin się nie zna na burzach, jak już wyszło w dialogu z krasnoludem. A potem jeszcze trzeba będzie te sefiry powstawiać, o Jezu. No i co? Gdzie są druidzi? Są. Pogadamy ze starszym. Jest. Boże. Jaki piruet. Słucham cię, wędrowcze. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem,
Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. No dobra, o Jezus Maria. Zgoda. Kurde. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Jestem gotowy, odkąd tu stoję. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Okay. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. No dobra. Okej. Okay. Robią burzę? In wetstrede kemwen kerme. No dobra. Brzmi jak burza. Gdzie jest Jejwin? Jeszcze mu trzeba odpowiedź przekazać. Gdzie ty tu łazisz, Jejwin? Jejwin. No gdzie on polazł? Kurde, akurat jak go potrzebuję, to go nie ma. Gwynblade. Nie, no poważnie, gdzie on jest? Co, on gdzieś siedzi w tych krzakach, śpi? Może dalej jest gdzieś na obrzeżach, no ale tu już się kończy gaj. Dobra, chrzanić go. Nie teraz, to kiedy indziej. Idziemy do golema. I faktycznie trzeba się będzie przygotować. No dobra. Dobrze. Jest burza. Dobra. Słuchajcie, robimy save'a. Pijemy jaskółkę. I weźmy sobie jeszcze puszczek na regenerację energii. Tak jest. No i teraz F5. Oby się udało. Gdzie jest odgromnik? Jest. No dobra, aż się herbaty napiję. Bo tu zaraz się może dziać. Jak na luzie, słuchajcie, nacinajcie. Dobra. Czy my mu zadajemy jakiekolwiek obrażenia, słuchajcie? Sprawdźmy. O, kurde, jaki motyw. Coś dostał? Ej, coś tam... Boże, słabo. A, wykorzystajmy to, że mi piorun walnął. Skoro on ma odgromnik. Nie, chodź tu. No. Dobrze! No i to go walnęło fest. Oby nie w nas. Ależ ułożysz w modlę, też było dobre. Dlaczego we mnie? No, nie miało tak być.
Przynajmniej tym mocno dostaje. Nie, 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 aż tak blisko nie. Nie rozumiem, czemu we mnie walnęło. Nie powinno tak być. Kurde, aż save'a zrobię. A, teraz nie mogę. Ja nie chcę obrywać. Nie dostał. Dobrze. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. To. No nie rozumiem tego, dlaczego? No ludzie, jakim prawem, ja się pytam? Przecież nie powinienem od tego umierać. Znaczy to w niego powinno walić, nie we mnie. Chyba, że ja nie mogę tego samego użyć dwa razy. Zaraz zobaczymy. No, chodź tu. Kto teraz oberwie? Nie. Kurczę. Chodź tu, głupi golemie. Dobra, dostał. Odpalaj. Dobrze. Chyba za każdym razem musi być inny. Tak. Dobra. Teraz jest wszystko jasne. Tu chodź. Co za idiota, no. Chodź tu! Tu jestem, cymbale. Dobra. Ostatni, moi drodzy. No! Tak jest. No ale jak muszę zdobyć jeszcze jedną sefirę? No, teraz się zaktualizowało. Mam wszystkie 10. Dobrze. Moi drodzy, doskonale. No to teraz... wszystkie obeliski musimy zahaczyć. Robimy save'a. Po kolei. Ciach, fajnie, że podpowiada od razu. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, no. Stare zaklęcia wciąż działają. Pewnie, że działają. No, długi quest, ale fajny. Dający dużo satysfakcji na pewno. Biegniemy. Dziękuję, druidzi. Kawał dobrej roboty. Wszystko rośnie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają.
A ciebie, Geralcie, to nie przestaje dziwić, tak? Przy każdym z 10 obelisków będziesz to mówił. Lecimy. Gdzie jest kolejna? Jest. Vena. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Niesamowite. Nie, wycinka. Ognisko, a wycinka, dobrze, jaskinia. Kapliczka Melitele, obelisk. Obelisk Ot, teraz to. Boże, no druidzi przyzwalił lewe, słuchajcie. Czy Sefira połączy się z wieżą? Ciekawe, czy stare zaklęcia ciągle działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Niesamowite. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Fenomen. Teraz... Teraz Ot. Chociaż przed chwilą był chyba Ot, ale okej. Tu już nic nie ma? Nie ma. No chodźcie. Zaraz eksploduje. Puf. Dobrze, mamy Ot. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Gdzie jeszcze są? Isat? Kto tu jeszcze jest? No, wykrwaw się. Teraz jest niebezpieczny. Jest. Szybko, póki jeszcze działają eliksiry. Wystarczy nam na Azara Javeda. Burza się skończyła. Nareszcie, w końcu. Sefira połączyła się z obeliskiem. Niesamowite. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Gdzie jeszcze? Tiberat. O, Blackout, weźmy. Ile mamy tego Blackoutu? 5. Niech jest. Już mi się nie chce walczyć z tymi... No dobra, to już was się uzbierało troszkę. Chodźcie wszyscy. Większa ekipa, panowie. Zapraszamy do tańca. Tak jest. Tam jeszcze jeden, no. Wszystkich prosimy. Elegancko. Wyzbierajmy to, co możemy. Wszystkie mózgi. Niesamowity głos ma ta babka, kurczę, wzięli... O ile to jest głos kobiety, ale... No tak brzmi. O Jezu, jeszcze... To jest groźne. Dobrze.
dostaliśmy. Eksplozją. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia w kościele. Dobra, gdzieś to mamy już ostatnie. Wieża maga. Obelisk, Nyca, zawalona wieża. Zostały dwa obeliski chyba, dobrze widzę? Raz, dwa. Nie, trzy. To gdzie jeszcze są? Chwila, chwila. Raz. No, coś jest nie tak, ale okej. Okay. Zaznaczmy sobie jeden, najbliższy. Ile jeszcze mamy? Ach, jaskółka się kończy. Weźmiemy następną, nic. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra. Zawalona wieża. A, nie mogę zaznaczyć na mapie, jak ktoś mnie goni. No już, won mi. Gdzieś tu jest chyba ostatni. No i oczywiście Raymond. Fejkowy. Dobrze. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No i jeszcze gdzie jest? Tu jest obelisk. Dobra, ostatni. Lecimy. Safe. No. Gdzieś tutaj. Przed nami. Fajne te efekty. Snopy światła, takiego strzelisty słup prosto w niebo. No, jest was tu więcej, może? Dobra, tu jest. Ostatnia. To już wszystkie z filmu. Medalion droga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. No to mogę lecimy. Powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Czyli co, najpierw Kalkstein? Dziennik. No to odpowiedź na bagno to spokojnie. Mogę już wejść do wieży. Dobra, idziemy, walczymy z Raymondem, walić to. Jeszcze puszczyk trwa. O, jeszcze długo. Tu. No, moi drodzy, szykujemy się. Trzeba współgrać, słuchajcie, z całą grą. Jak tam się przebić? No, tu jest ścieżynka gdzieś. Dawaj, maestro. Jezu, którędy tu przejść? Czekajcie. Naokoło musimy. Tak, tu. Jezu, można się pogubić. Na tych pieprzonych bagnach.
No dobra, panie Raymond. Prosimy do tańca. Naostrzymy sobie miecz. Drugi też. Na wszelki wypadek. I jaskółka. Obowiązkowo. Ciach. Puszczyk działa. Czy my tu się jeszcze możemy czymś zboostować? Puszczyk, nieznany eliksir, kot, nie potrzebujemy zamieć. Raczej się obejdzie bez. Ja muszę recepturę na grom zdobyć. Nawet nie wiem, czy mam. Dobra. No to gadamy. Z mości magistrem. Weźmy Arda. Lecimy. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Wchodzimy. Jesteśmy. Jest. Pył diamentowy. Dobra. Swoją drogą, to tym pyłem diamentowym moglibyśmy się jeszcze przed walką nieco zboostować. A co? Jak mamy pył diamentowy, to się nie będziemy cyrtolić. Moi drodzy, o 40. Dobra, i na srebrny też. Super. Działa? Działa. No to lecimy. Teraz będzie jatka. O, ty śmieciu. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Dostał w pysk. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. No dobre jest. Dawać mi elfi miecz. Co za gówno, no. Ja pierdzielę. Szybko. Art. Magister! O, ty skurwielu. Mój panie, z uchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ tą błazę na dół i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ha, tak jest. Poczekajcie.
Wdepnąłeś w niezłe gówno. Ciach, 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 ciach. Dobrze. Kończmy tę farsę. Czecie. Moc. Kurna, wytrzymały jest skubaniec. Wal. Dobrze. Hazar, głupcze. Dałeś się wykiwać Wiedźminowi. Znów niemal zginąłem przez ciebie. Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, Ciwolongu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. No i to ja rozumiem. To nie będzie bolało. Widzicie? Tak się sprawdza samopoczucie mężczyzny. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss... Skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne.
Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? On już w tym momencie boi się swojej konkurentki, Yennefer. No ale to dopiero w części trzeciej zapewne. Natomiast Triss doskonale wie, co nas łączyło z Yennefer i wykorzystuje to, że Geralt stracił pamięć. Dobra, no musimy dokończyć ten dialog. Albo w sumie, wiecie co, przerwimy go w tym momencie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. No, nie zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w wyzimie handlowej. Dobrze. Do zobaczenia. Słuchajcie. Od tego dialogu to my sobie zaczniemy następną część przygód o Wiedźminie. A tutaj myślę jest doskonały moment, żeby się pożegnać. Azar Javed pokonany razem z magistrem, chociaż podstępnie spieprzyli z pola walki w ostatnim momencie. No i cóż, mogę powiedzieć więcej. Moi drodzy, wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnej części przygód Białego Wilka. Trzymajcie się. Hej!